że więcej i lepiej zrobić to, co dla już tańszy. To jest dusza, to jest autor właściwie tego 15 raju. Zapraszamy ojca Dariusz. On dbał o nasze dusze, nasze serce. A to jest proboszcz Stopolska. Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrówmy lud Warszawy. Ave! Maria! Ave! Maria! Ave! Maria! 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 Pozdrawiamy w imieniu wszystkich Sybiraków, Krasowiaków właśnie tym wezwaniem do Matki Bożej. Ale dlaczego? Bo właśnie Matka Boża z Jasnej Góry Częstochowy, Pani Ostrobramska, ona przygotowała, naprawdę ona przygotowała, prowadziła, kierowała tym 15 rajdem katyńskim i nas szczęśliwie przyprowadziła do Warszawy i do domów. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale o strzelach i złych przygód. Racz nas zawsze wybawiać i błogosławiona o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Królowopolski, Matko Boża Ostrobramska, Matko Boża Kozielska, Matko Boża Trocka, ale także dziękujmy wszystkim świętym, naszym patronom 15 rajdu katyńskiego, święty Janie Pawle II, święty Rafale Kalinowski, święta siostra Faustyna. Rajd 15, kochani, przeżył bardzo piękne uroczystości, ale chyba najbardziej byliśmy dumni z tego, że na Syberię dostarczyliśmy, zawieźliśmy dużą figurę świętego Jana Pawła II, także świętego Rafała Kalinowskiego w 150. rocznicę jego przebywania, zesłania do Tobolska, a później dalej na Irkutsk. Także i świętą siostrę Faustynę. Trzy figury, pomniki tych świętych dotarły w serce Syberii. Brawa dla ofiarodawców i fundatorów! Naprawdę, brawa! Wszystkim motocyklistom. W tym temacie dodam jeszcze, co jest to ważne. Przed szpitalem w Solecznikach. Czy ktoś wie, gdzie są Soleczniki? Wiem. Właśnie też przeżyliśmy uroczystość odsłonięcia i poświęcenia pomnika świętego Jana Pawła II, ufundowanego przez motocyklistów polskich, jak również przed sanktuarium Matki Bożej Trockiej w Trockach, w sercu wielkiego księcia litewskiego Witolda. A sanktuarium Matki Bożej Trockiej przygotowuje się na 300-lecie koronacji obrazu. To były wielkie przeżycia. W takim duchu mogę tylko wspomnieć, jak łzy płynęły i proboszczowi, ale uczestnikom, parafianom wieczornej mszy świętej w kościele w Wiatce, Kirów. Przypomnijcie sobie uczestnicy, księdza Grzegorza. Na ten czas gubernator pozwala mu w nieprzewidzianym planie otworzyć kościół, który jest nieoddany, katolicki. Drżące ręce kapłana przy trzymaniu hostii, kielicha, i po raz pierwszy cała msza święta dla swoich parafian po 80 latach w języku polskim.
To uczynił Rajk Katyński. Brawa dla Rajka. Wszyscy mieliśmy łzy, bo naprawdę i bajkerzy rosyjscy, i w tym mieście przede wszystkim bajker, motocyklista, rektor uniwersytetu, do którego należy ponad 20 tysięcy studentów, zauroczył się nami i wszyscy pootwierali nam, kochani, serca i granice. Ta msza święta wieczorna, późno, przed kościołem w Jarosławiu. Uświadamiamy sobie, że wiele lat w tej świątyni zrujnowanej odprawiał arcybiskup Warszawy, święty Zygmunt Szczęsny Feliński. 20 lat na zesłaniu w Jarosławiu. Ludzie przybiegli z okolicznych domów i nam towarzyszyli w tej mszy świętej. Wszystko w ruinach. Wieniec biało-czerwony, znicze. A ludzie wzruszeni i nikt nie odchodził. I nikt nie pamięta, żeby ktokolwiek przy tym domu modlił się, wspominał świętego arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego. Oni nam podziękowali za to. Kochani, chciałoby się mówić naprawdę, bo w każdej godzinie rajdu były takie mocne przeżycia. Cieszymy się bardzo, że była z nami pani Teresa Kaczorowska, która pięknie to opisze. Jest pani, pokaż się w terenie. Ty byłaś moim słowkiem obok Wiktora. Cudownie, to zadała nam odudy. I prosiła, bym powiedział morale wśród motocyklistów. Bardzo dziękujemy ci, Tereniu, bo naprawdę było cudownie z tobą 3 tygodnie. Jak się dowiedziałem, że tylu dziennikarzy będzie na tym rajdzie, to się mogę, szczerze trochę przestraszyłem. Telewizja trwa, brawa dla telewizji trwa. Dzięki. Agnieszka, dziennikarka. Filozof. Na pewno przeciwko komunistom. Współczesny eurokomunistom, jak ktoś to dodaje. Pani, ja chcę przede wszystkim podkreślić jedną bardzo ważną rzecz. Nie zdawałem sobie sprawy, że propozycja w lutym, aby był taki rajd aż do Tobolska, że to będzie po prostu zamach na samym siebie. Dosłownie z tygodnia na tydzień narastały takie przeszkody, takie problemy. Okazuje się jeszcze, że wynika cała ta kwestia. Słyszeliście o nocnych wilkach, prawda? Boicie się ich? Oni nas nie zjedli. I prawie żeśmy ich nie spotkali, a spotkaliśmy bardzo dużo motocyklistów rosyjskich, naprawdę chrześcijańskich, prawosławnych. Wśród nich ojcowie prawosławni. To było coś pięknego, bo ksiądz katolicki i ojcowie prawosławni. Całe piękne kluby, naprawdę rozmodlone też i działające na rzecz represjonowanych Rosjan. I to im się bardzo spodobało. My jedziemy po śladach polskich oficerów, polskich zesłańców, a oni dołączają do nas i jedziemy wspólnie na setki tysięcy wymordowanych przez komunistów, dosłownie w okresie stalinizmu, prawosławnych Rosjan. Ogromne cmentarze, jak koło Jekaterynburga, 100 tysięcy w jednym memoriale Rosjan. Powiemy też na pewno Polaków, katolików, prawosławnych, Żydów, muzułmanów, a oni są z nami. Metropolita prawosławny z Jekaterynburga, jak się tylko dowiedział, a dosłownie na 2 dni przed, że będziemy gośćmi jego miasta, jego diecezji, zarządził wszystkim prawosławnym.
godnie ich przyjąć. Ofiarowali kolację, oprowadzili nas po wszystkich miejscach zbrodni na carze Mikołaju II, do cerkwi, a następnie dla umęczonych motocyklistów ofiarowali wspaniały hotel. No ja miałem dobre łóżko, bo chyba metropolita. Ale nikt nie widział. Pani, nie chcę przedłużać. Powiem jeszcze jedno. Motocykliści, byliście wspaniali, dzielni, zdyscyplinowani. Brawa dla mnie. W sumie to dobrze, żeście się bali trochę tego Putina. Toście mnie lepiej słuchali. Ale cieszę się, bo historyczne wydarzenie. Możemy się zastanowić, kiedy jeszcze uda się zrobić taki potężny wjazd w głąb Rosji i Syberii za Ural. Czy ktoś ma ochotę? Kto by chciał jeszcze raz? Bardzo się cieszę, ale powiecie, ile to kosztuje siły, zdrowia i koniecznej opatrzności morza. Pani, byliśmy, tu trzeba też dodać, na polach Kurzyn, pod bitwy pod Kurzyn. Zwycięzcy. Oczywiście to się może wszystkim nie podobało w Rosji, ale wiedzieli, że to jest bardzo bliskie nam. Nikt nam nie przeszkadzał w żadnym miejscu zaśpiewać hymn polski, jeszcze Polska nie zginęła. Były władze w wielu miejscach, w guberniach, merowie, gubernatorzy i chciałbym życzyć polskiej policji, żeby chociaż z jednego miasta rosyjskiego wzięli przykład, jak należy taką kolumnę motocyklistów obsłużyć, pomóc im, a nie przeszkadzać. Zgadzacie się ze mną? Pewne rzeczy, które się stały na terenach macierzy, tu w ojczyźnie, są karygodne dla naszych władz lokalnych i służby policji. Oczywiście nie było tak źle, ale można lepiej. I można przede wszystkim pojawić się, pomagać. W Rosji, wybaczcie, ale powiem szczerze, codziennie przynajmniej 50 telefonów odbierałem od gubernatorów, administratorów, policji, tylko właśnie po to, żeby jak pomóc, żeby polscy motocykliści bezpiecznie jechali, wszędzie dotarli i żeby ich nikt nie utrudnił i żeby czasu nie zmarnowali, ale właśnie szybko, pięknie i ładnie. Dlatego zostawiamy w pamięci właśnie te ważne rzeczy. Można budować normalność. Można. I można naprawdę sobie wzajemnie pomagać. Bądźcie, drodzy motocykliści, wszyscy przyjaciele nasi, zapatrzeni daleko, daleko w Syberię. O to was proszę. Pojechałem na śmierć i życie. Jeśli trzeba, oddać życie, aby pomóc choćby jednemu spotkanemu potomkowi Polaków. I to uczynię. Szczęść Boże, zapraszam do Polski. Byłoby lepiej, żebyście rowerami też trochę jeździli po Syberii. Księże Darku, bardzo serdecznie dziękujemy za te ciepłe słowa. Słuchaliśmy ponownie ze wzruszeniem. Ja tym bardziej. Teraz chciałabym zaprosić, ponieważ rajd to jest nie tylko jazda motocyklem, to są też i wieczory, to są i ogniska i wiele, wiele miłych zdarzeń i sytuacji, a przede wszystkim śpiew. Także chcielibyśmy zaprosić Państwa do wspólnego śpiewania. Kolega rajdowiec Roman, zapraszam Państwa do wspólnego śpiewania. Niech żyje Polska! I Robert. I Robert. I Robert. Tak. No, chodź tu może bliżej. Jak to wszystko zrobimy,